interpelacje i wnioski radnych. Bardzo proszę o zgłaszanie się. Po kolei ręcznie najpierw pan Wojtowicz pierwszy będzie, a potem proszę państwa o zgłaszanie się elektroniczne. Bardzo proszę pan Wojtowicz, a potem ciąg dalszy. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado. Mam trzy interpelacje. Pierwsza interpelacja dotyczy uchwały podjętej w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków w sprawie propozycji ustalenia dni i godzin otwarcia oraz zamykania placówek handlowych detalicznych w Wigilię Bożego Narodzenia, w Wielki Piątek oraz w każdą niedzielę. Dobra. Zwracam się z uprzejmym pytaniem, kiedy zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne w tej kwestii? To ważne dla mieszkańców Krakowa. Druga, jakiej wysokości środki finansowe należy zarezerwować w budżecie miasta Krakowa na zorganizowanie konsultacji społecznych? I ostatnie pytanie, czy Rada Miasta Krakowa będzie mogła podjąć uchwałę ograniczającą handel w Wigilię Bożego Narodzenia, Wielki Piątek oraz w każdą niedzielę po godzinie 12 w oparciu o ustawę o samorządzie gminnym z 1984 oraz o kodeks pracy? Chciałbym tutaj tylko przypomnieć, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wydał wyrok w 14 marca 2013 roku, sygnatura akt SAKR 16/16/12, w którym uznał, że nie jest zgodna z prawem uchwała Rady Gminy ograniczająca czas pracy placówek handlowych. Na dole podaję orzeczenie tego sądu, ale proszę o wyjaśnienie. Kolejna interpelacja dotyczy pielęgnacji zieleni na terenie byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego Płaszów pomiędzy ulicą Kamińskiego a ulicą Jerozolimską. Zwracam się z uprzejmą prośbą do pana prezydenta miasta Krakowa o podjęcie działań w celu uporządkowania zieleni na tym terenie byłego obozu koncentracyjnego Płaszów. Ten teren w poprzednich latach został bardzo ładnie zagospodarowany. W tej chwili zarastają tam olbrzymie chaszcze, co tworzy niebezpieczeństwo dla mieszkańców i turystów, którzy licznie odwiedzają ten teren. Kolejna interpelacja dotyczy zaplanowania dodatkowych środków finansowych w budżecie miasta Krakowa na rok 2014 w celu utrzymania czystości w rozszerzonej strefie płatnego parkowania od 1 lutego 2014 roku. Zwracam się uprzejmie z pytaniem do pana prezydenta, czy w budżecie na 2014 rok zostały przewidziane dodatkowe środki finansowe oraz w jakiej wysokości na utrzymanie czystości porządku na ulicach oraz chodnikach w rozszerzonej od 1 lutego 2014 roku strefie płatnego parkowania, ponieważ dotychczas obowiązki odświeżania, sprzątania spoczywały na właścicielach nieruchomości przyległych do pasa drogowego, a przypomnę, że po prowadzeniu strefy płatnego parkowania ten obowiązek będzie spoczywał na Gminie Miejskiej Kraków. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Uprzejmie. Dzień dobry państwu. Uprzejmie proszę o interpelację w formie pisemnej. Bardzo proszę, pan Józef Pilch złożył raz, dwa, cztery interpelacje do protokołu. Pan Janusz Chwajuł złożył do protokołu. Pani Angelika Wojciechowska złożyła do protokołu. Pan Gilarski, bardzo proszę. Pani Przewodnicząca, Państwo Prezydencie, Szanowni Państwo, ja tylko dwie interpelacje i zasygnalizuję, w jakich one są sprawach. Pierwsza to jest interpelacja, która dotyczy sytuacji w Zespole Szkół nr 1. To jest kontynuacja interpelacji, które już składałem w tej sprawie, ale w dalszym ciągu nie mam wyników kontroli. I druga sprawa dotyczy tak zwanej reformy śmieciowej, ewentualnie... Ja bardzo bym prosiła państwa o ciszę. Informacji o sposobie i trybie wyłonienia firmy, która przygotowywała od strony merytorycznej tą reformę śmieciową, między innymi, jak rozumiem, też projekty uchwał i wszystkie inne ustalenia, analizy dotyczące też kwot, które zostały zaproponowane przez prezydenta w projekcie uchwał, tak zwanych uchwał śmieciowych. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Przejmę proszę do protokołu. Jeszcze pan przewodniczący Kośmider. Tak. Przygotuje się pani Agata Tatara. Ja mam szybciutko dwie interpelacje. Jedna dotyczy informacji na temat sprzedaży budynku na placu, na stawach budynku szkoły, w którym funkcjonowała niesamorządowa szkoła. To było otwierane rok temu. Teraz ten budynek został sprzedany. I druga informacja, prosiłbym o informację na temat
szkół, które były na tej liście z przełomu roku dotyczącej likwidacji. Jak wygląda sytuacja poszczególnych szkół i to w zakresie, że tak powiem, naboru, zarówno w porównaniu do tego, co było, jak i w porównaniu do szkół sąsiednich, bo to nam pokaże, na ile szkoły zaczęły sobie radzić z sytuacją. Jak wyglądają wyniki nauczania w tych szkołach? Jakie działania podjęto, jakie plany naprawcze podjęto lub planuje się podjąć w stosunku do jakich szkół? I druga interpelacja to była właśnie ten plac na stawach i tyle. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Pani Agata Tatara. Dziękuję. Panie Przewodniczący, Państwo Prezydenci, Szanowni Państwo. Pierwsza interpelacja jest wspólna z moim kolegą Mirosławem Gilarskim i dotyczy ona zajęć dodatkowych w przedszkolach. Minister edukacji Krystyna Szumilas w miniony czwartek na spotkaniu z rodzicami w Warszawie podkreśliła, że dodatkowe pieniądze, w tym roku jest ponad 500 milionów złotych, na organizację zajęć trafiły już do gmin. W tej chwili konieczna jest rozmowa pomiędzy rodzicami, dyrektorami przedszkoli, jak również rodzicami i samorządami, ponieważ, przepraszam, to tam zostały przekazane środki na rozwój edukacji. W związku z powyższym zwracamy się do pana prezydenta z zapytaniem, jaka konkretnie kwota trafiła do Krakowa? Jakie jest stanowisko pana prezydenta w sprawie finansowania dodatkowych zajęć w przedszkolach? Druga interpelacja jest powiązana z pierwszą. Bardzo proszę o opinię prawną w stosunku do wpłacanych darowizn rodziców do przedszkoli i finansowanie z nich dodatkowych zajęć. Czy zdaniem pana prezydenta takie praktyki są poprawne i jaka jest opinia prawna? Następna interpelacja dotyczy w sprawie warunków nauczania w edukacji wczesnoszkolnej. Zgodnie z zalecanymi warunkami przez MEN sale lekcyjne powinny składać się m.in. z części dydaktycznej, rekreacyjnej oraz w takiej sali powinno znaleźć się kilka komputerów. Liczba dzieci w oddziale nie powinna przekraczać 26 osób. Mam pytanie, ile krakowskich szkół spełnia takie warunki? Następna sprawa dotyczy kuratorów społecznych wybieranych przez Radę Miasta Krakowa. Chciałam zapytać, w jaki sposób organizowana jest współpraca pana prezydenta z sądami w zakresie pracy kuratorów, szczególnie społecznych, wybieranych przez Radę Miasta Krakowa. Jaka liczba kuratorów bierze udział w posiedzeniach sądu? Jaką mają liczbę podopiecznych? Dane z 2011 roku ujmują jedynie orzeczenia sądowe, a nie liczbę realizowanych nadzorów. To również odnoszę się do przykładu ostatnio poruszanego w mediach, ale nie tylko, kiedy kuratorzy sądowi bądź rodzinni nawiązują jedynie raz w miesiącu, o ile jest taka możliwość, kontakt z nadzorowaną osobą, a właściwie z ich opiekunami. I mamy taką sytuację jak ostatnio, że chłopak został pozbawiony mieszkania tylko dlatego, że kurator rozmawiał jedynie z opiekunami i im zawierzył. W związku z tym prosiłabym o dane, tym bardziej, że dzisiaj będziemy omawiać gminny program wspierania rodzin i myślę, że to jest bardzo istotne. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Pan radny Porębski, bardzo proszę. Pan radny Porębski, cztery interpelacje do protokołu. Pan radny Urynowicz, bardzo proszę. Szanowna Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, chciałem złożyć interpelację, która wynika z dyskusji prowadzonej na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Krakowa i jest związana ze stanem zadłużenia wobec jednostek miejskich klubów sportowych. I bardzo proszę o szczegółową odpowiedź, jakie było zadłużenie klubu sportowego Wanda Kraków za dzierżawienie hali przy ulicy Ptaszewskiego 4 i jakie zadłużenie miał ten klub za prowadzenie działalności w hali na ulicy Odmogile 1 w momencie podpisywania umowy na prowadzenie działalności w hali przy ulicy Ptaszewskiego 4. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pani Marta Paterna do protokołu. Pan Stanisław Rachwał, bardzo proszę.
Pani Przewodnicząca, ja mam dwie interpelacje. Pierwsza to dotyczy suchych drzew. Bardzo proszę ZIKiD, aby wystąpił ze stosownym pismem do Wydziału Ochrony Środowiska w temacie dwóch drzew. Pierwsze jest ogromne, duże, suche drzewo w Parku Strzeleckim w Nowej Hucie. Ono jest przy dojściu do kościoła, stwarza zagrożenie. I drugie drzewo to jest ogromne drzewo przy torach kolejowych na ulicy Mogilskiej naprzeciwko parkingu policji. Ono stwarza zagrożenie również, mam nadzieję, dla sieci trakcji elektrycznej kolejowej. I druga interpelacja to bardzo proszę, taka drobna, ale bardzo ważna, o wyrównanie asfaltu. Są ogromne kolejny na Alei Jana Pawła II przy skrzyżowaniu z ulicą Zuchów. To jest główny dojazd karetek pogotowia, które przecinając Aleję Jana Pawła, wjeżdżając na te kolejny, dosłownie stwarza ogromne zagrożenie, już pomijam, dla chorych, których są przewożeni, bo są ogromne kolejny. Proszę uprzejmie o co najmniej ścięcie i wyrównanie tego asfaltu. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Tym samym zakończyliśmy sprawę interpelacji.